Siema, z tej strony Adi. Właśnie podchodzimy do pasa 22 na Sri Lance w Colombo. W Pmdg777-200LR Qatar Airways z Malediv. Dość krótki lot. Jeszcze dzisiaj na kanale powinien się ukazać lądowanie w Doha tym samym samolotem. Teraz już właśnie będziemy zakręcać do pasa na przechwytywanie ILS-a. Ja już tutaj załączę approach i klap jedynki. Myślę, mogą wejść. Dzisiejsza prędkość lądowania to będą 142 węzły. Tak. Skręcamy. Jak widzicie, krótki lot bardzo, bo godzina i 2 minuty. Ustawimy sobie światło do lądowania. I pas na on. Powinniśmy przejąć za chwilę light, slow, a już przejęliśmy localizer. Wiatr niestety wiejący wodą. Tak nas program wyszukujący drogę nas tak poprowadził, że na pas 2-2 mam lądować. Nie wiem czemu. Jest troszeczkę chmur, ale to bardzo niedużo. Ja już sobie tutaj ustawię speed brake na art. Dobrze. Glide slow przejęty. Glide slow jest przejęty. Trzeba zwolnić trochę. Klap piątki. I podwozie w dół. Tam już jest pas. Zwalniamy. 142 węzły ustawiamy już. O, słanie. Przecież ten wiatr nam nie ułatwia zadania jeszcze. Za 15. Za 20. Dobra, powinniśmy się wyrobić z prędkością. Ale dwie co? AP25 i klap 30. Test speed brake extend. Świetnie. Wyrobiliśmy się z prędkością. Speed brake card. Dobra, 1000. Kurczę. Dobra, jest wszystko. Już Minecraft. O, jak pas, jak wiatr chodzi. Ach, nieprzyjemny ten wiatr jest. Ale cóż zrobić? Też 17 węzłów. Approaching minimums.
Paramount. Continue. Floated. Long landing. Minus 159. Reverse, so. Idle. A więc witamy na Sri Lance. Auto braking start. Manual braking. To jest ciepłe, to jest 33 stopnie, co? O godzinie 18:25. Że jest to ciepło. I że dziękuję, że byliście ze mną. Ja tutaj stoję. Oj, nie to. No. Także ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Cześć.